Lechistan, czyli orientalna historia Polski, cykliczny podcast. Dzień dobry mówią. Adam Balcer i Paweł Sulik. Przypominam od razu, że można do nas pisać lechistanmałpatok.fm, lechistanmałpatok.fm. E, są naciski i, i z góry, i z dołu, i od e, chyba całego e, środowiska, słuchających nam, że, nas, żeby pomimo pokazywania tych związków Polski z Orientem szeroko pojętym. Jednak być na bieżąco, ale jak to być na bieżąco w sytuacji, kiedy koronawirus pustoszy Europę i świat? A my wszyscy prędzej czy później będziemy pukali do um, bram sorów i innych szpitali. W związku z czym, tylko, no, prędzej, żeby sprawdzić, czy Wstanie nie ma. skarżenia wzbudzanie paniki. Więc po pierwsze, proszę się nie obawiać, a po drugie, e, dobrze, że Państwo słuchają lachistarą, bo za każdym razem, kiedy Państwo nawet miną szpital, to proszę pamiętać, że pierwszym szpitalem był muzułma, muzułmański azyl, w którym zatrzymywano trąd i to skutecznie i to jest, proszę Państwa, ósmy wiek naszej ery. Czyli A gdzie? Na, na, na najwięcej szpitali w osie, 805 było w Bagdadzie. Harun al-Rashid. Harun al-Rashid, tak, pojawi się po, też u nas, nie dzisiaj, ale wkrótce w podcaście. On, tak, Pięć pierwszych szpitali na świecie było w Bagdadzie. Damaszek miał następnie do XIV do, do wieku sześć działających. Kordoba 50 szpitali, w zanim Europejczycy zaczęli budować szpitale, to jeżeli tak wyrażę, zgapili je od Czyli to jest sugestia dla, dla naszej władzy i ministra Szumowskiego, żeby zainteresował się dziedzictwem mhm. rozwoju medycyny arabskiej i też służby zdrowia, po to, żeby przenieść mhm. się na grunt polski. Dokładnie. A gdyby nam Ciekawe. zarzucano, że wyrwane fakty łączymy bez logicznego związku, to Narodowa Biblioteka Medyczna Stanów Zjednoczonych tak. uznaje szpital za produkt średniowiecznej cywilizacji islamskiej. Zawsze w piątek, po dziewiętnastej. Lechistan. Alternatywna historia Polski. Tylko na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Kolejny odcinek za tydzień, w piątek, po dziewiętnastej. tak, ale jak jesteśmy, to kolejna sprawa, że jesteśmy na bieżąco, czyli koronawirus, wiemy, że epicentrum to Chiny, ale oprócz tego w Europie Włochy. Tutaj pojawiają się takie okrutne żarty ze strony Włochów, hmm. że to podobnie jak z pastą, bo to pastę mieli wynaleźć Chińczycy, a potem jedwabnym szlakiem trafiła nad Morze Śródziemne i już dalej w cały świat pasta dzięki Włochom. Natomiast nasz podcast będzie o Włoszech, ale południowych, gdzie o, chyba koronawirus, ze względu słuchaczy. na temperaturę i nie wiem, czy też yy, Gardetta i, tak, i mafia i tak dalej, chłopaki działają, kamora, co powoduje, że ma znacznie mniejsze wpływy. Koronawirus. Opowiemy Państwu o południowych Włoszech, które zostały bardzo ukształtowane przez islam, a te południowe Włochy często zapominamy o tym, że były nierzadko ważnym punktem odniesienia, źródłem inspiracji dla polskiej kultury i historii. Oczywiście, sporo będzie o Sycylii w naszych podcastach, ale zaczniemy od regionów mniej znanych, a bardzo ciekawych. Od Apuli i Kalabri. Jak Państwo mają but włoski, to wiedzą Państwo, że się tak rozdziela i mamy jeden kawałek bucika, który idzie w stronę Sycylii, i drugi, czyli obcas, który jest nazywa się Pulia po włosku, albo Apulia, który jest równoległy do Bałkanów. I o tych regionach opowiemy. I oczywiście zbliża się czas jakichś długich weekendów. Czasami Państwo wyjeżdżają też na święta wielkanocne, no więc tutaj można powiedzieć, mamy też kryptoreklamę, że mogą Państwo jadąc tam przesłuchać nasz podcast, powiedzieć: Ok, proszę bardzo, jestem przygotowany. Bo nie sugerujemy, żeby zwiedzać w lipcu i sierpniu miasta na Sycylii, czy w Kalabrii i Apuli przy temperaturze w cieniu 45 albo 7 stopni. Okej, okay, więc parę słów w ogóle o obecności muzułmanów na południu, południu która trwała łącznie ponad 500 lat pojawiają się na Sycylii podbój Sycylii przez Arabów, to jest, rozpoczyna się i nie, nie nastąpi od razu w 827 roku, a ostatni raz w źródłach historycznych pojawią się tu na południu Włoch kontynentalnych w 1336. Możliwe, że jeszcze później byli, bo wtedy to nie były czasy, kiedy obecność każdego człowieka była odnotowywana w kronikach. Natomiast, jak widzą Państwo, ponad 500 lat nad Sycylią Arabowie panowali do końca XI wieku, hmm. czyli to będzie dwieście, kilkadziesiąt lat. Natomiast wyspę stopniowo podbili Normanowie bardzo ciekawy przypadek, będzie się u nas pojaw... będziemy o nich mówić, bo Normanowie pochodzili stąd nazwa z Normandii, ale to Normandia, tak jak Norway oznacza drog... Norwegia, czyli Droga Północna, ludzie z północy, którzy przychodzą na południe, czyli ta nasza kochana w polskiej historii oś północ-południe. W Normandii, we Francji osiedlili się z, przede wszystkim z Danii, czyli mówimy o wikingach w znacznie mniejszym stopniu z Norwegii i następnie podbili, przypominam, Anglia i od, o, mieli gigantyczny wpływ na historię w, w efekcie Europy, ale stamtąd z e, Normandii ruszyli do Włoch, podbili południowe Włochy, Sycylię, nie wypędzili muzułmanów i powstanie samowita właśnie ta synteza chrześcijaństwa zachodniego, wschodniego chrześcijaństwa, bo pamiętajmy, że to są tereny, gdzie Grecy mieszkali od stuleci, do dzisiaj w Apuli znajdą państwo w górach wioski, gdzie ludzie jeszcze mówią w języku podobnym do greckiego, griko, stąd jest w ogóle ich nazwa w wielu w większości języków, tak, Grecja, bo sami Grecy mówią na swój kraj Ellas. No i mamy oczywiście taką sytuację, że to, jak państwo zobaczą, e, pojawiało się u nas to e, świadomość, okej, okay, no to jest tak, jak właśnie szczególnie Ukraina, pogranicze wschodniego, zachodniego chrześcijaństwa i islamu. W przypadku islamu, co ciekawe, mamy też na Sycylii szyitów, bo e, mm. byli pod panowaniem Sycylia, była pod panowaniem dynastii e, Fatymidów, która e, rządziła, o, nazwa oczywiście podchodzi od Fatimy, którą państwo już dobrze znają, córka Mahometa, bardzo ważna w szyizmie wyszła za mąż, za y, Aliego i w efekcie y, to jest ten najważniejsza postać w szyizmie i mamy całą dynastię i tak dalej, więc y, właśnie tym szyickim Fatimidą z Egiptu podlegali emirowie Sycylii, ale to paradoksalnie za Normanów mamy ten y, złoty okres w rozwoju tej, tej właśnie syntezy tego synkretyzmu. Drugie miejsce, na którym panowali muzułmanie to właśnie Apulia, ale krótko to jest jakieś dwadzieścia kilka lat, Emirat Bari. Bari, o którym będziemy dzisiaj mówić i też w kolejnych audycjach, bo jest bardzo związane z Polską. Będą Państwo zaskoczeni, jak to miasto jest związane z naszą historią. Nie tylko przez to, że jest tam lotnisko imienia Jana Pawła II, ale właśnie ze względu na tą bliskość z Sycylią przez kolejne stulecia były tam małe skupiska muzułmańskie i w Kalabrii i właśnie w Apuli, gdzie jest Bari. I jak Państwo, i też tam przesiedla, na przykład w XIII wieku też przesiedlano z Sycylii muzułmanów. I ostatni element, ważny w historii Polski, związane z naszą historią, no to, że Normanowie z południowych Włoch odegrali ważną rolę w budowie państw krzyżowców na Bliskim Wschodzie, w Palestynie i, i, i tam też ulegli wpływom kultury muzułmańskiej. I jak państwo zobaczą, no nasi krzyżowcy, o tym będzie dzisiejszy podcast, nierzadko właśnie, jeśli ruszali z Polski krzyżowcy, to właśnie przez południowe Włochy do Palestyny. Ale zacznijmy od Kalabrii. Czyli to te, te jest ten kawałek włoskiego buta, który byśmy powiedzieli, że to jest ten czubek, w stronę Sycylii, i tam właśnie rozegrała się bitwa. To jest też często w ten sposób, że my w tych naszych podcastach staramy się Państwu pokazać, że świat jest bardziej. Skomplikowany i że też dla polskiej historii są ważne jakieś wydarzenia, które się mogły rozgrywać hen-hen daleko od Polski. Taką bitwą na pewno była największa bitwa w X wieku pod względem e, liczebności obu armii, a także strat po obu stronach, bo była niezwykle krwawa. To była bitwa pod Krotone, 982 rok. I dlaczego ona jest taka ważna? E, przegrał ją cesarz Niemiec, Otton II. To za jego czasu przeszliśmy my na chrześcijaństwo 966, a jego synem był Odton III, który nas odwiedził, zjazd gnieźniński, spotkanie z e, Bolesławem Chrobrym. Uczymy się o tym w szkole, to nam wbijają do głowy. Jego żoną była księżniczka bizantyjska, Teofano. Co dobrze od razu Państwu pokazuje, że mamy to wyjście poza takie łatwe myślenie w kategoriach Łacińska Europa. I po, e, przegrał tą bitwę z emirem Sycylii. Wspieranym oczywiście przez kalifa Fatymidów z Kairu, ale ten emir Abu al-Kasim poległ w tej bitwie, a odtąd drugi uledwo ocalił życie. To, co jest kluczowe, że po obu stronach walczyli Słowianie, o. bo jak Państwu już często opowiadaliśmy, zrobimy jeszcze pewnie o tym audycję, w wieku X, X XI, XI, XII, XII mamy <słowian>, Słowian z Europy Środkowej, Wschodniej, którzy odgrywają ważną rolę w historii państw muzułmańskich, są niewolnikami, ale często gwardią przyboczną, najemnikami, żołnierzami, potem rządzą nierzadko tymi państwami i są w e, armii sycylijskiej, a po drugiej stronie mają państwo coś takiego, że są możliwe, że byli też polscy rycerze, powiedzmy, z Polanie, tak? Z ziem Polski. Na pewno byli z terenów dzisiejszego Pomorza Przedniego i Mecklenburgia. To jest ten land, który jest z nami związany poprzez Pomorze, który graniczy z e, województwem Zachodnio Pomorskim, z Szczecin tam mają państwo Rugię, Rostok i tak dalej i tam Słowianie e, byli wówczas lennikami i na pewno walczyli po stronie Niemców skąd wiemy bo mamy relacje w Kronice że Henryk Zol Heidrich Zolunta i wiem, że jest słany Słowianinem, uratował cesarza, którego wyłowił z morza. Opisuje go kronikarz z Merzburka, Tietmar, który sam znał doskonale języki słowiańskie. E, tworzył właśnie w swojej kronice też takie, podawał podwójne nazewnictwo, niemieckie, słowiańskie, więc jest to Prawdopodobnie pierwszy rycerz słowiański w dziejach, nie wiadomo skąd pochodził, więc możemy sobie nawet wmówić, że może pochodził z pomorza, może miał jakieś związki z naszą ojczyzną. Natomiast to, co jest kluczowe, to jest totalna klęska cesarstwa niemieckiego, które właśnie w ramach tej wizji uniwersalnej monarchii próbowało też podbić Morze Śródziemne. To jest totalna klęska. Odtąd drugi ledwo ocalał wyłowiony z morza. E, tak naprawdę umarł rok później i są spekulacje, czy e, to e, jego śmierć e, e, nie była spowodowana tym, że zaraził się malarią, bo w Kalabrii była wtedy malaria, albo z ran odniesionych podczas bitwy. I jak, co ciekawe, jest jedynym cesarzem, który został pochowany w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. I jego śmierć co oznaczała? Że wybuchło gigantyczne powstanie Słowian właśnie na tych ziemiach e, Pomorza Przedniego, Mecklenburgii, środkowe Niemcy, wschodnie, gigantyczne, które do, prowadziło do totalnej katastrofy cesarstwa niemieckiego, utraty tych terenów między Odrą i Łabą na północy i tak naprawdę na ponad 180 lat te tereny zostały stracone przez e, Yy, yy, przez Niemcy. Co to znaczy dla Polski? Pojawił się ten, to były, oczywiście to byli poganie, którzy zrzucili, odrzucili też chrześcijaństwo. Paradoks jest taki, że oni będą stanowili bufor przez sto kilkadziesiąt lat między Polską a Rzeszą. Mhm. W Ale efekcie... nie wszystko, jestem przekonany, że ci, którzy ciebie słuchają, teraz myślą sobie tak, jaka głęboka nauka płynie z tej że, historii. Czyli jak rozumiem, jeśli rzeczony Henryk Żelenta? i nie wyławiłby tonącego cesarza, to historia by się kompletnie inaczej nie. potoczyła. Nie, bo i tak chodziło o coś innego. Po, bez różnicy, czy cesarz by przeżył, czy nie, poszedł sygnał, bo, bo naprawdę powstanie, mamy informację, wybuchło, kiedy przybyli, bo Słowianie byli przekonani, no nie, no Rzesza to potęga, hmm. w ogóle nie, trzeba uklęknąć i tak dalej i, i pogodzić się ze swoim losem. A kiedy doszły wieści, Katastrofa, armia zniszczona, cesarz żyje albo nie żyje, nie wiadomo, tak? bo mhm. na, po, była, na początku przez parę tygodni nie było wiadomo, czy przeżył, tak? czy może krócej. Ale generalnie e, to spowodowało, że mówiąc współczesnym językiem, Słowianie, połaps, połapscy, wieleci, obożytcy i tak dalej, powstali z kolan. I w, w, rozpoczęli gigantyczne powstanie, i w efekcie powstaje ta. Mamy tą strefę buforową. I gdyby tego nie było, to tak. A, możliwe, że Polska częściej w średniowieczu byłaby lennem niemieckim, bo Niemcy mhm. by szybciej opanowali te tereny, mhm. i tak dalej. Po drugie, że nie, jakiś czyli los polski historyczny byłby bardziej podobny do yy, Czech które na trwałe no. zostały lennem niemieckim. Druga sprawa, a potem weszły w skład świętego no. cesarza rzymskiego narodu niemieckiego i że może znaczna, znacznie większa część ziem polskich zostałaby utracona na przykład na rzecz Niemiec. W, w, dlatego, że Niemcy by wcześniej byli nad no. Odrą. Czyli więc, wielkie podziękowanie więc dla Roman Więc Roman Moski, Moski <laughs> powinien podziękować, bo zawsze nas bronił przed autorską nawałą. Abu al Al-Kasimowi al al Za to, że Polek w ramach dżihadu, jako szachid, walcząc za wolność waszą i naszą w opronie polskiej suwerenności. Dobrze, to teraz ruszamy do Apuli. E, tak jak Kalabria, niech państwo mają skojarzenie wojna, walka, to Apulia sztuka, ale też poprzez w jakimś stopniu walkę. Dlaczego? Bo jak państwu kiedyś opowiadaliśmy w Wiślicy, pięknym miasteczku e, pomiędzy Warszawą a Krakowem, e, mamy Płytę Wiślicką, która prawdopodobnie pokazuje z e, e, unikalnej klasy zabytek e, sztuki romańskiej w Polsce. Pokazuje najprawdopodobniej Kazimierza Sprawiedliwego, jego brata Henryka Sandomierskiego. O Henryku Sandomierskim mówiliśmy sporo, on się jeszcze u nas pojawi, bo jak Państwo zobaczą w literaturze polskiej, on, on będzie na Sycylii. Bo jest to nasz najbardziej znany krzyżowiec, walczący w Palestynie, a potem poległo mu się w walce z Pogańskimi Prusami. Czy Henryk Sandomierski był brat tym Kazimierze sprawiedliwego. Tak. Czyli jego Dominik Tarczyński europoseł PiSu, nie nagrywałby komórką i nie mówił przeproś za brata, bo to obie są znaczące postacie w naszej znaczy, historii. Znaczy, ja bym na miejscu na pewno Dominika Tarczyńskiego nie mm -hmm. ryzykował takich żartów z Henryka Zanowierskiego, Bo obawiam się, że. Inaczej mógłby zareagować, niż e... redaktor Michnik, który po prostu mi. Bo wiem, że Dominik Tarczyński umieścił e, jako swoje, swoje zdjęcie, zdjęcie swojego dziadka, mm -hmm. bo to jest sztafeta pokoleń, więc tak. e, musiałaby zniknąć głowa z tego zdjęcia, bo prawdopodobnie a. straciłby głowę. Ale nie zajmujmy się ten, teraz Dominikiem Tarczyńskim, ponieważ jak pisze Teresa Mroczko, historyczka sztuki, ta płyta nawiązuje do czego? Do mauzoleum Bohemonta I, księcia, pierwszego księcia Antiochi, który żył na przełomie XI i XII wieku i był jednym z najważniejszych krzyżowców w dzierach wypraw krzyżowych i był właśnie z południa Włoch Normanem, to co Państwu mówiłem, ich wkład w e, e, wyprawy krzyżowe. W kronikach jest szanowany przez muzułmanów, bo właśnie mur, e, którzy wiedzieli, że Normanowie podbijają Sycylię i nie wypędzają ich i tak samo w Ziemi Świętej słynął z tego, że ich nie masakrował, tak? I drzwi mauzoleum, sam mauzoleum wygląda w ten sposób, że zaraz Państwu to opowiemy, ale bardzo przypomina... Tak naprawdę, grobowce muzułmańskie, widać ewidentną inspirację, z taką kopułą, i tak dalej. I drzwi mauzoleum mają motywy orientalne, arabskie i także bizantyjskie. I jak pisze mroczko, że mamy w scenie wiecznej adoracji, właśnie przedstawieni zostali uczestnik pierwszej krucjaty, zdobywca Antiochii Bohemond, przyrodni brat Roger, i potem w drugiej scenie ukazani są zdobywca Jerozolimy. Bohemond II, Tankert, Wilhelm. Bohemond II był w ogóle fundatorem. Czyli widzą Państwo, że mamy zabytek w Polsce, który wywodzi się z. Jest według historyków sztuki inspirowany przez Apulię, bo z Apuli wypływały statki właśnie do Palestyny, do Egiptu, kiedy były właśnie krucjaty, a także ze względu na handel. Bohemond II był tym najważniejszym fundatorem to jest kolejny książę Antiochii, który syn Bohemonta I, co bardzo ciekawe, zginął walcząc z tureckim emirem Dan Danishmendu. Który y, y, był suj, sojusznikiem, żeby Państwo te, wtedy zawsze pamiętali, że te krucjaty to nie była taka prosta sprawa, chrześcijanie kontra muzułmanie, więc Turek przybył pomóc y, królowi Ormianinowi Leonowi I Cylicji przeciwko właśnie Bohemo Bohemondowi II i Bohemond II zginął. E, między innymi stracił też głowę, tu nawiązując, jak jesteśmy przy głowach, ale już w, nie, nie, już w którymś podcaście było o obcinaniu głów, żeby państwo nas nie nazywali podcast gilotyna, to już tego nie drążmy tematu. Natomiast, co pisze jeden z kronikarzy, no, że e, chrześcijański kronikarz, że Turcy zabili Bohemonta II z tego powodu, że go nie rozpoznali, bo jakby go rozpoznali, to kasa, kasa, misiu, mm. tak? Byłyby, mm. Przecież to jest świetny materiał na okup. Tak, no, tak. że można na nim zarobić. Więc ma mausoleum Bohemonta, księcia Antiochi, jest w Canossa di Puglia. To nie jest ta Canossa, uh -huh. którą państwo znają z tego, że cesarz rzymski tak ukorzył się przed papieżem. To jest inna. I już w XVII wieku podróżnicy mm, Naukowcy podkreślali, że jest uderzające podobieństwo do architektury muzułmańskiej, szczególnie z Syrii, właśnie ten kształt tej kuby, tego, tego e, e, te, te, tej kopuły. I najprawdopodobniej, właśnie Henryk Sandomierski, będąc w Apuli widział to mauzoleum. Inny historyk sztuki, Zygmunt e, Święchowski, stwierdza, że mamy coś takiego, że w, właśnie w Sandomierzu. W Sulejowie, w Wąchocku, w Koprzywnicy, jak mamy sztukę romańską w Polsce, to są orientalizujące lwy. Skąd one pochodzą? Według niego z Apuli. Z tego powodu to samo pisała inna historyczka sztuki, Krystyna Białoskurska. Skąd? No z tego powodu, że właśnie południowe Włochy były absorbowały wpływy architektury i sztuki, rzeźby arabskiej i ojciec Bohemonta pierwszego, tego, który, o którego mauzoleum mówiliśmy, które zainspirowało płytę w Wiślicy, ze względu na to, że są na niej właśnie, mamy tą scenę, gdzie, która przedstawia dynastię, no to właśnie go ojciec Robert Giscard w Salerno, koło Napolu, po raz pierwszy w Europie w sztuce romańskiej pojawiają się lwy. I to nie jest przypadek. Czyli widzą państwo, że mamy coś takiego, że to nie tylko południowe włoko, o których będziemy jeszcze opowiadać, o Wenecji, jaki miał wielki wpływ na architekturę polską i sztukę, ale także w, 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 oddziaływanie sztuki z południa. I teraz tak, kolejny motyw, o którym państwo już mówiliśmy, to jest, pamiętają państwo, święty Stanisław, którego kazał zabić król Bolesław Szczodry, to jest ten król, który popierał papieża Grzegorza przeciwko cesarzowi Henrykowi właśnie w kontekście tej kanosy, jest patronem Polski. W połowie XIII wieku został e, do, do jego kanonizacji. Był symbolem, że Polska rozbita dzielnicowo się zjednoczy, tak jak jego ciało się zrosło, tak? pokrojone przez, e, porąbane na kawałki przez króla. No więc jego relikwiarz jest czymś niesamowitym, bo przedstawia walkę rycerzy, lwów i jakichś mitycznych zwierząt, smoków, Splecionych często ze sobą, i to jest sztuka starożytna, bliskowschodnia, a następnie właśnie islamska, która trafia do południowych Włoch. I na tym relikwiarzu, który jest w Krakowie, mają Państwo, gdzie są przechowywane relikwie najważniejszego patrona świętego polskiego, mają Państwo, przypominam, mówiliśmy o tym, napisy po arabsku, trzy powtórzone wersy i wersety. I teraz jest pytanie: są dwie hipotezy. Albo z Bliskiego Wschodu. Hmm. Poprzez krucjaty i Palestynę, albo właśnie z południa Włoch, z Sycylii. I tutaj mamy, wtedy za każdym razem wyskakuje za przeproszeniem, jak Filip z Konopi, jeśli można tak powiedzieć nie Filip, tylko Henryk Sandomierski, którego powinniśmy pod tym względem doceniać, że właśnie yy, prawdopodobnie mamy te bardzo ciekawe elementy. I takie y, y, elementy w sztuce znajdziemy też właśnie jak jesteśmy w tej kanosi y, Dipulja to państwo jak wejdą państwo do kościoła to zobaczą państwo że Tron, na przykład biskupi, ewidentnie są wpływy sztuki muzułmańskiej. Idziemy i w, Sipont, w Siponto, Monte Santo, Angelo, takie miejscowości tak samo. Są Państwo w kościele i widzimy ołtarze, gdzie ewidentnie widać wpływ sztuki arabskiej. Polaka to nie powinno dziwić, proszę Państwa, bo przypominam, jak mówiliśmy, że mamy na południowym wschodzie dawnej Rzeczpospolitej ołtarze, które często robią Ormianie i które wyglądają jak po prostu ewidentnie z źródłem inspiracji był perski dywan, tak, z jego zdobieniami roślinnymi. No i ostatnie miejsce, kluczowa Bazylika Świętego Mikołaja, e, która, i, która jest w Bari i gdzie mają państwo normalnie się wchodzi, co widzimy, że pracowali tam na pewno muzułmanie, bo mamy e, po prostu e, monogramy, inskrypcje, które nawiązują do imienia Allaha, czyli Boga, i wiemy, nie zaskakuje nas to, bo wiemy, że w pewnym momencie w Bari, żyjący tam muzułmanie w średniowieczu odgrywali ważną rolę, jeśli chodzi o rzemiosło, właśnie szczególnie biżuterię, płaskorzeźby w kości, robione z kości słoniowej. I tu się zatrzymamy, ale proszę pamiętać o tym, że następna audycja Zostajemy w bazylice świętego Mikołaja, bo jak Państwo zobaczą, ma ona niezwykły związek z naszą historią, bo w tej bazylice, proszę Państwa, jest pochowana najwybitniejsza królowa moim zdaniem w dziejach Polski bona sforca. Lechistan, czyli orientalna historia Polski, przypominamy, że można pisać do nas lechistanmałatok.fm, lechistan a do usłyszenia za tydzień mówią Adam Balcer i Paweł Suli. Lechistan. Alternatywna Historia Polski Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika Zawsze w piątek po dziewiętnastej Jeśli nic nie widać, to zawsze może być coś słychać. Na przykład podcast. Lechistan czyli orientalna historia Polski. Jeśli państwu się podoba, zapraszamy do kolejnych odcinków, do subskrybowania kanału Tok na YouTube. Oraz informujemy, że podcast jest też na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i w naszej aplikacji mobilnej na telefonach możecie go słuchać wszędzie, w wannie, w autobusie i na stronie, oczywiście naszej internetowej w komputerze tokfm.pl znajdziecie stare odcinki, stare ale jare bardzo dobre. Nigdy się data ważności nie skończy, bo to jest historia. A oprócz nas znajdziecie bardzo dużo świetnych podcastów na najróżniejsze tematy. Gorąco polecamy. Do usłyszenia mówią Adam Balcer i Paweł Sulik.